Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a my dalej jesteśmy w Niemczech przy torze Nürburgring. Nagrywaliśmy tutaj materiał o oponie Firestone Firehawk Sport. Natomiast pomyśleliśmy razem z Maćkiem, że warto by było w ogóle opowiedzieć wam o torze Nürburgring, o tym jak tutaj przyjechać, jak to wygląda, ile to kosztuje i odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawiają się w internecie. Natomiast mamy dużo szczęścia, mam pełną świadomość i na część z tych pytań odpowie osoba, która uważam, że o torze Nürburgring w Polsce wie najwięcej. Kto to jest? Zaraz tą osobę poznacie. Moi drodzy, poznajcie osobę, która wie najwięcej o Nürburgring w Polsce, Łukasza, który jest właścicielem fanpage'a strony internetowej nring.pl. Dodatkowo napisałeś e-book. Tak jest. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. I zanim trafiliśmy tutaj, między innymi inspirowaliśmy się twoimi materiałami, tym co robisz w sieci, żeby w ogóle dowiedzieć się, jak ugryźć ring. Myślę, że dobrze trafiliście. Niektórzy mówią, że zarażam ringiem. Coś w tym może być. Każdy, kto jakby wejdzie na stronę, zacznie mnie śledzić, to no jakby z czasem tutaj jakby nabiera chęci. No i jego jakby prawie że marzeniem staje się tu przejechanie, tak? I to marzenie jakby w większości jest spełniane, tak? Bo to nie jest jakby wyprawa nie wiadomo gdzie, tak? Dokładnie. I o tym będzie dzisiejszy materiał, bo o ringu krążą różne plotki, że jest to oczywiście niebezpieczne miejsce, bardzo drogie. A uważam, że część z tych rzeczy nie jest do końca prawdą. Oczywiście może być niebezpieczne, jeżeli nie wiecie, co robicie. Ale mam nadzieję, że ten materiał będzie dobrą instrukcją po prostu, jak się przygotować. I teraz będzie ciekawostka, bo my się nie umówiliśmy na dzisiejsze nagrania. Nie, zupełnie nie. Znamy się, może inaczej, ja znam ciebie z twojego fanpage'a. Ja ciebie z sieci również. Okej, okay, to stąd się znamy. Natomiast poznaliśmy się dzisiaj osobiście około 8:30, wychodząc z pensjonatu, bo się okazało, że dokładnie w tym samym śpimy. Tak, dokładnie tak. Okej, więc chyba tyle słowem wstępu. Jak podzielimy ten materiał? Na razie wsiadamy w samochód, jesteśmy na stacji benzynowej, która jest najbliżej toru. W drodze na tor opowiemy w ogóle, jak tutaj się znaleźć, co trzeba zrobić. Później zrobimy kółko po torze, gdzie będziemy mówić o kwestiach związanych z jeżdżeniem po torze, o tym, jak należy przygotować samochód. Liczę na twoje ciekawostki, bo myślę, że masz ich sporo w rękawie, więc nawet nie wiem, o czym będziesz opowiadał. I oczywiście na koniec podsumujemy to również kosztami, ile nas kosztował ten wyjazd. To przemnożycie sobie przez własne silniki, własne opony i będziecie mniej więcej wiedzieć, ile estymować można wasz przejazd waszym samochodem. Jedziemy! Łukaszu, pierwszy raz w MX-5 NC, prawda? Mówiłeś, że tak, Endekiem jeździłeś. Tak, miałem okazję Endekiem, kolegę, którego też poznałem oczywiście na ringu, gdyby inaczej. Krótka przyjażdżka była, ja jego odwiedziłem u niego w Bydgoszczy, on mnie, pozdrawiam cię Adam. Do tych znajomych tak słyszałem, że z ringu to masz sporo. Tak. Oczywiście no, ring łączy ludzi. Bardzo, ring łączy ludzi. No jesteśmy taką już naprawdę no, dosyć sporą, zajawkową rodziną ringową, N-ringową, jak tutaj już mówią. No to idziemy do sedna, bo nawet przed chwilą dostałem, wchodząc do samochodu, sprawdzałem telefon, dostałem informację, jak teraz wygląda sprawa z ringiem, ile kosztuje, więc może do rzeczy. Co trzeba w ogóle na samym początku zrobić, żeby tutaj przyjechać? No, można przyjechać swoim samochodem oczywiście, każdym zarejestrowanym, ubezpieczonym i nim można wjechać też na rundę. Można przywieźć sobie oczywiście swój samochód na lawecie, jakiś tam torowy, ale też musi być oczywiście zarejestrowany z tablicami rejestracyjnymi i tak dalej. Można przyjechać sobie, przylecieć samolotem i jak samolotem się przyleci, wynajmujemy coś na lotnisku, przyjeżdżamy tu i na miejscu mamy multum wypożyczalni, z których możemy sobie pożyczyć, to jest auto typu od Suzuki Swift Sport, przednionapędowy, poprzez jakieś Golfy GTI czyli i30 w automacie, aż po Porsche, po M2, po M3, także jest do wyboru, do koloru.
I oczywiście mowa o jazdach na jazdach turystycznych, tak? Bo track day to jest osobna rzecz, możemy pokonać sobie też ewentualnie porozmawiać. Jasne, ale żeby tak czy inaczej dołączyć do tego, trzeba założyć sobie konto na stronie Neuburg, co ciekawe, nie Nürburgring, tylko Neuburg. Tak, tak, tak. .de bodajże, prawda? Tak, można założyć to konto, bo żeby wjechać, trzeba jakby wykupić rundę. I rundę nie typując, można to zrobić zakładając konto i kupując sobie, zasilając swoje konto. Wtedy się skanuje kod QR, ale tego nie zrobimy, bo to nie jest obowiązkowe. To możemy na miejscu kupić sobie kartę, taką a la kredytową, i ją zasilać pieniędzmi, które są jakby ściągane jako rundy. Okej, okay, to ja powiem, jak ja zrobiłem. Założyłem konto na wspomnianej stronie, adres macie na dole. Kupiłem sobie pakiet za 200 euro. I za to dostaje się punkty, więc to nie jest do końca ilość przejazdów, tylko za to się dostaje bodajże 230 punktów, bo kupując większe pakiety, tych punktów dostaje się troszkę więcej bonusowo. I teraz tak, w zależności od tego, jaki to jest dzień, czy to jest Touristfahren, tak jak my będziemy dzisiaj jeździć, czy to jest track day, to różnie to kosztuje, prawda? Tak, w weekendy od piątek, sobota, niedziela koszt jednej rundy kosztuje 35 euro. Czyli 35 punktów. Poza weekendem, od poniedziałku do czwartku, to jest koszt 30 euro. Czyli tak jak dzisiaj. Tak, tak, tak. Jest tańszy. My jesteśmy już drugi dzień tutaj i to pewnie Was interesuje, jak ile kółek da się tutaj zrobić. Generalnie w tym momencie w roku można jeździć od 17 do 19.30. Wiem, że tam późną jesienią to jest trochę wcześniej, a latem jest również troszkę inaczej. Więc mamy 2,5 godziny. My w przeciągu 2,5 godzin zrobiliśmy wczoraj 4 przejazdy, natomiast no sporo chłodziliśmy, też troszkę nagrywaliśmy, więc w gruncie rzeczy uważam, że tak 5, jak ty uważasz, 5 przejazdów? 6? 5 to już jest, bo tak, nie każdemu jakby auto wytrzyma też to te fakt. 4 i kierowca jakby też czasami nie jest w stanie, bo powiedzmy po dwóch okrążeniach, no niektórzy już jakby też mają dosyć, tak? To ja mówię zawsze, auto ma dosyć, ale i kierowca ma dosyć, więc jak ktoś jest tak powiedzmy początkującym, no to te dwa kółka powiedzmy na początku pierwszego dnia, no to jest powiedzmy ok, żeby zapoznać się z torem, zobaczyć tam z czym to się je, ale to jakby z pewnością wystarcza. Ale przez weekend 4, 5 kółek, 6 jak najbardziej do wykonania. Ktoś mógłby powiedzieć, że o 4 okrążenia, co to jest, 2 okrążenia, co to jest, tylko pamiętajcie, że tor ma 20 km. 21 km. Prawie 21 km. Tak. Więc no to jest dużo. To 4 okrążenia, no to to jest 80 km ogniem bez właściwie kółek chłodzących, tak? Bo zjeżdżamy tylko z tej prostej startowej, która nie mam pojęcia jak się nazywa. Dottingenhöhe. Dokładnie tak. Nie powtórzę tego na pewno. Więc auto dosyć fajnie nam się chłodzi przez te, nie wiem, 400-500 metrów, zanim wyjedziemy na parking. I właściwie moglibyśmy być gotowi na kolejne kółko. Zresztą to też jest tak, że są oddzielne bramki, bo jeżeli ktoś ma termicznie mocny samochód, to nie musi zjeżdżać na parking, tylko tą lewą stroną może dojechać tak. innych bramek. Dokładnie tak, na weekendy to szczególnie jest jakby z tego kierowcy korzystają, bo w tygodniu jest mniejszy ruch, to czasami ta bramka mobilna właśnie ta na prostej nie jest wystawiana, ale jeżeli jest, to można kółko za kółkiem jechać, nie zjeżdżając w ogóle na parking, nie stojąc czasami właśnie w korkach, bo na zjeździe potrafią się tworzyć korki, więc wtedy można lewą stroną jechać, kolejna runda, cyk, jakby się oczywiście kartę załadowaną i na kolejną rundę można sobie jechać. Natomiast jeżeli macie samochód oparty o auto seryjne, nie wiem, jest to jakieś auto M3, M5, czy nawet taka miatka, która jest dosyć lekka, to raczej Wam nie polecałbym robienie tych kółek pod rząd, bo moim zdaniem, no to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie już dla aut, które mają duże hamulce, wentylację wszystkiego dookoła i po prostu seryjny samochód raczej tego nie uciągnie, a jeżeli uciągnie, to co będzie Was to pewnie później drogo kosztowało. Łukaszu, to może jeszcze słowo odnośnie różnic pomiędzy Touristfahren, czyli imprezą, na której teraz będziemy, a track day. Bo już rozmawialiśmy o cenie, że track day jest trochę droższy, natomiast domyślam się, że tych różnic jest więcej.
Tak, track day kosztuje powiedzmy no około 1000 zł. Na track day jest około tam 100-110 uczestników. Trzeba by go wykupić dużo, dużo szybciej, czasami na rok wcześniej, więc no, jaka będzie pogoda, też nie wiadomo. Jest ten komfort, że jakby jeżdżą bardziej doświadczeni kierowcy, mniej jest samochodów, mniej wypadków. Na jazdach turystycznych może wyjechać każdy, może wyjechać starszy pan, nie wiem, Opel Mastro, tak, czy tam Audi A4, jechać sobie powoli. No, a może wjechać jakiś... Znaczy ja Duster wczoraj jeździ. No dokładnie, a może wjechać jakiś dzikus lokalny E36 czy V90, tak, z jakiś klatką profi zawieszeniem, który no po prostu popyla strasznie. Więc jest na turystycznych jazdach, bo jest tłok, tak, bo w weekendy, jeżeli są słoneczne, ciepłe, to potrafi być no 200-300. Nawet 400 samochodów na torze w jednym momencie. Teraz w ostatni weekend, jak byłem sierpniowy, to było 150-180, to było bardzo mało. Nie wiem, może to się wydaje dużo, ale to się jakby rozciąga na całych 21 kilometrach, więc tłoku aż takiego nie było, nie było korków na bramkach. I teraz tak, na track dayach jeszcze jest to, że nie działa żadne ubezpieczenie. Jak nie zeszło na karty, tak, żeby się jakoś tam ekstra doubezpieczyć od track daya. A na jazdach turystycznych działa normalnie ubezpieczenie AC, OC. Nic was nie interesuje, płacicie jedynie za scholowanie z toru. Od 250 do 350 euro, średnio to jest 300. A tak normalnie, tak, normalnie się oddaje auto, papiery, jakby nawet jak jest jakaś kolizja, to jest protokół policyjny, przyjeżdża policja, bo to jest Nürburgring, w czasie jazd turystycznych ma status drogi publicznej. I to jest droga publiczna, jednokierunkowa, płatna. Jednokierunkowa autostrada bez limitu prędkości. Dokładnie tak, dokładnie tak. Są ograniczenia tutaj przy pierwszym zakręcie T13 oraz przy zjeździe Brightside, ale no powiedzmy tam nie każdy to w ferworze walki zauważa. Ale, ale fotoradarów nie ma? Nie, nic takiego nie ma. Okej, okay, my powoli dojeżdżamy na parking. Tutaj będzie to otwarte, myślę, że za jakieś 40 minut. Myślę, że na ten moment sobie przy biurze biletów zaparkujemy. Tak, właśnie już się tworzy kolejka, widać, i żeby uniknąć tej kolejki, to tak jak Radek zrobił, można kupić bilet online, tak? I wtedy skanujecie kod QR, który jest przypisany do waszego konta, które założyliście, i ten kod QR przy zeskanowaniu na bramkach otwiera wam ją i jedziecie swoją rundę. I nie musicie stać kolejki. Okej, słyszałem w internecie, jakkolwiek to zabrzmi, że dużo lepiej jest, mając iPhone'a, wydrukować te bilety, ten kod QR, ponieważ zbliżając właśnie iPhone'a, ten czytnik próbuje jakby ściągnąć z niego kasę i to się zawiesza, nie działa to najlepiej. To znaczy powiem tak, to chyba nawet nie wiem, czy iPhone'a, czy nawet każdy inny, te czytniki po prostu nie zawsze dobrze działają, ale stoi obsługa na bramkach, więc albo pomoże ten telefon zabrać, albo sami zeskanują swoim skanerem. Okay. Więc jeżeli to nie działa, to też się tam nie stresować. Też się zawsze radzę zrobić sobie print screen z tego kodu QR i mieć go w galerii, żeby też się nie logować i nerwówka tam przed bramkami. Mieć go w galerii i go można skanować. Lub karta, tak? Oczywiście można powiązać konto z kartą, którą dostaniecie za darmo, kupując sobie rundy tutaj. Super. To też taka wskazówka być może dla was istotna. Podpatrzyliśmy to na bramkach. Jeżeli macie samochód z kubełkami i zapięliście się w pasy, to można kupić selfie stick i po prostu na selfie stick nakleić ten kartę, kod QR i po prostu przez szybę podawać. No i teraz przejdziemy może do tych samych samochodów. Czym można tutaj jeździć? Każdy, jeżeli ma jakiś samochód, obojętnie jak, jeżeli jest zarejestrowany, ubezpieczony, sprawny technicznie, to może wjechać każdy. Od tego sezonu jest zmiana, że samochód musi osiągać 130 km na godzinę minimum. Minimum, okay. Czyli jeździł to taki lokalny Fiacik 500, ten stary, czyli z silnikiem od Malucha. Nie może już wjechać. Maluch też nie wjedzie, tak. Oni mają tabelę niby, no i oczywiście sprawdzają, że jakiś super wolny samochód, który tam pod dużą górę nie da rady, no jest jakby niebezpieczeństwem. Okay. Różnica prędkości jest ten. Ale wjeżdża każdy, każdym samochodem. Z wypożyczalni też jest duży wybór, jest, mówię, od Swiftów poprzez M2, M3, aż po Porsche. Wtedy też macie możliwość instruktora sobie wynająć. Zresztą do swojego prywatnego auto też można instruktora wynająć. Okay. Ale każdy samochód, busy na przykład wpuszczają też, ale to jak jest powiedzmy mniejszy ruch, czy koniec już dnia, jak jest ten, ale tak, jak jest obciążony dzień, to potrafią busy nie wpuścić. No, czego nie wpuszczą? Tych dużych pick-upów typu Ram.
Okej. Okay. One mają, tak, one niby mają 3,5 tony, tam powiedzmy, czy tam ileś tej ładowności i oni twierdzą, że te bariery nie są przystosowane do takich uderzeń, takich samochodów o takim tonażu, więc te ramy, jakieś tam Fordy 150 czy jakieś, to nie wpuszczą. No chyba, że bramy obsługa nie zauważy czy coś, no to się wiedzie, tak? Tam, bo czasami znajomi widziałem, tam mają, to wjechali, a potem, a inni już są na bramkach, nie, proszę wyjechać, tak? Okej, krąży plotka, że samochodami, które są wyposażone w klatki bezpieczeństwa, jeździć nie można, ale to chyba nie jest prawda. Nie jest prawda, można mieć klatkę, można mieć półklatkę, jeżeli macie taką fabrycznie, czyli w Porsche na przykład, tak, to w GT3 to ma, można mieć klatki, nie trzeba mieć kasków w ogóle, w żadnym samochodzie. No z klatką jest jakby no logiczne, że lepiej mieć, tak, wiadomo. Mhm. A jest on wymagany jakimś regulaminem, że jeżeli masz klatkę, czy to jest zdrowy rozsądek? Nie, na track dayach jest, że klatka i w ogóle na track dayach kask jest zawsze obowiązkowy, bo to organizator tam jakby podaje swoje wytyczne. Czyli na track dayach zawsze musi być kask i na track dayach można mieć fotele uszaki, a na jazdach turystycznych nie można mieć uszaków, które zasłaniają teoretycznie widok lewo-prawo. Nie można mieć też Hansa na jazdach turystycznych. Mówię, tak jak się jedzie po ulicy, tak można z marszu, prawdzie, że wjechać, jeżeli ma się tą rundę. Pasy oczywiście muszą być zapięte. Tyle osób może jechać, ile jest samochód zarejestrowany. Czyli 5-osobowy i może jechać 5 osób. Okay. Każda musi być w pasach oczywiście. Motocykle też mogą jeździć. Musi być kask, musi być włączone światło. Oczywiście motocyklista musi mieć. Więc no, naprawdę no, jedyne takie miejsce, gdzie można tak sobie z marszu swoim samochodem wjechać, tak? Oczywiście zawsze podkreślam sprawnym, żeby potem, że coś wycieknie, coś będzie tam drogo, prawda? Za tak, to wszystko trzeba pamiętać, że się płaci. My się jakby powiedzmy, no nie rozbijemy, czy tam nie wpadniemy w pocisk, ale za nami ktoś, no i wtedy się robią problemy, tak? Wtedy już bezpieczalnie jakby tam ma co robić. A ja tylko wracając do poprzedniego tematu, dodam od ciebie, że ważne jest, jeżeli przyjeżdżacie tutaj seryjnym samochodem, bo jak ustaliliśmy, możecie. My wczoraj jeździliśmy na zupełnie seryjnych oponach Firestone, które nie są oponami typu semi-slick, więc się zdecydowanie da, ale w każdym wypadku warto pamiętać, żeby mieć lepsze klocki niż seryjne, bo układ hamulcowy, szczególnie na początku, kiedy nie mamy tutaj pewności i hamujemy więcej razy niż inni kierowcy, jest mocno obciążony. Więc jeżeli macie klocki w połowie i przyjeżdżacie tutaj, to najprawdopodobniej nie starczy. Więc opcja minimum to przynajmniej nowe klocki, a najlepiej coś z serii Ferodo DS 2500, przynajmniej DS1. 11 albo od innych konkurencyjnych marek, a my teraz przechodzimy już do upalania. O tym, o zasadach na torze, no i na przykład zasada, która jest w wyścigach, żółta flaga, po prostu ktoś wydzwonił i musieliśmy zwolnić, więc czasu podczas tego przejazdu no nie będzie. Tak, była żółta flaga, czasami machają marszale, w naszym przypadku migał sygnalizator na żółto, wtedy trzeba włączyć awaryjne światło, zwolnić do 50 i nikogo nie wyprzedzać, i po prostu jechać powoli 50 na godzinę. Jeżeli to się tego nie będzie przestrzegać, marszal, jeżeli to zauważy, że wyprzedzacie albo jedziecie zdecydowanie szybciej, to dostaniecie pana na jazdy na ten dzień, czyli po prostu tak kończycie jazdę tego dnia. Czy są jakieś inne flagi, na przykład czerwone? Tak, fajnie, że ktoś jedzie niebezpiecznie, czy marszal zobaczył, że... Nie, to po prostu wtedy marszal lub jakiś fotograf, który jest na torze, zadzwoni, czy skontaktuje się z którym obsługi i na zjeździe obsługa, która jest, odejdzie do ciebie i ci powie, zbyt agresywna jazda, albo wyprzedzanie prawą stroną i wtedy masz albo za głośny wydech, wtedy też masz pana na cały dzień. Bo właśnie jedną z zasad jest, bo to jest normalna droga publiczna, więc wyprzedzamy tylko z lewej strony. To jest bardzo ważne, tak. I wrzucamy kierunkowskaz, prawda? Tak, jeżeli jedzie za nami, widać dużo szybsze auto, zjeżdżamy do prawej krawędzi, wrzucamy prawy kierunek, on wie, czy my go widzimy, on sobie wtedy lewo nas wyprzedza, my mamy tam chwilę, żeby pojechał i wtedy jedziemy dalej swoim tempem. To jest najbezpieczniejszy i najrozsądniejszy, tak? Tu jest najpewniejszy zakręt dwójkowy, albo nawet track, tak jest.
ładny, jedziemy za ograniczenie prędkości, nie wiem czy gdzieś tu będzie dalej 70, no ale jak widzisz, mało kto sobie co z tego robi, tak? Bo to jest jazda. Są fotoradary jakieś? Nie ma fotoradarów. Czyli to jest sugerowana maksymalna? Tak, tu jest po prostu zjazd toru i czasami służby ratunkowe. Chyba Cayman nam się skończył. No coś tutaj się... Żeby tylko oleju nie puścił, bo wtedy na oleju będziemy mieli wesoło. A coś tam się zadziało. Tu jest wjazd, zjazd awaryjny z toru i wjazd na służb, dlatego jest to ograniczenie. A więc tak jak widzicie, no, emocji tutaj jest sporo. Ja na przykład teraz odpuszczę i puściłem Clio, które zdecydowanie nie jechało szybciej ode mnie. Więc warto mieć dobrze ustawione lusterka, no i warto mieć przede wszystkim pewny hamulec. Uważam, że jeżeli chodzi o opony, to nie jest to tor, który jest bardzo mocno wymagający, więc na oponie aspirującej do opony sportowej, tak jak my jesteśmy dzisiaj na tej oponie Firestone, jak uważasz, te przeciążenia, które generujemy, one są ok? Bardzo ok, bardzo poprawnie, w ogóle auto nie ślizga się, nie jest nerwowe. Po tym jednym kółku, który jechałeś, moim zdaniem bardzo fajnie trzyma, bardzo, bardzo. Szybkie sekcje, płynnie, nawet po tarkach jak wjeżdżaliśmy, w ogóle nic nie odkryje, ładnie spada. Kabuł robi robotę. Naprawdę tak, zawieszenie plus naprawdę, nawet taka opona jaką my tutaj mamy jest ok. Wygląda z gazem, z bardzo gazem. No i właśnie, to jest to czego ja nie mam, czyli pewności. Tak, przehamować i wtedy tutaj dopiero dalej z gazem. Tu. To na pewno jazda w symulatorze by się tutaj przydała. Ja myślę, że w ogóle jeżeli chcecie wyjechać na Nürburgring na troszkę więcej niż jazdę turystyczną, to uważam, że tak z 4 godziny trzeba byłoby z 2 dni wcześniej spędzić na to, żeby poznać ten tor, bo po prostu będziecie czerpać wtedy większą przyjemność. Oczywiście to, czego będę to powtarzał w kółko, tego, czego nie poczujecie, to różnica wysokości, elewacji, jak to się mówi, przeciążeń, które też tu tak, są, tak? Na karuzeli, no w ogóle tego nie czuć, jak siedzicie przed symulatorem. No właśnie, dojeżdżamy do wspomnianej karuzeli i się wbijamy tutaj. Nie wiem, czy to jest to, co jest w stanie, kiedy to jest tutaj. Trochę za ciasno, ale myślałem, że miał to... Tak, można zostać, ale dobrze, że nie odpuściłeś, bo nie wiadomo, co by się zaczęło dziać. Już trzeba z gazem jechać. Lepiej zostać jakby na całą, dwoma kołami na płytach, nie? Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o instruktorów, jak to wygląda tutaj, czy można, nie wiem, skorzystać z twojej pomocy, z twojej wiedzy? No ja akurat powiedzmy, no wiem, że są dużo lepsi ode mnie, jakieś tam podstawowe rzeczy mogę podpowiedzieć tak znajomym, ale są tu profi instruktorzy, którzy albo jak kierowcy wyścigowi, albo ludzie, którzy właśnie uczą na różnych szkoleniach. I kółko z takimi ludźmi kosztuje 50 euro. I wtedy on, można jedno, dwa, można go na pół dnia wynająć, jak się chce. I on wtedy dokładnie powie, punkty hamowania, gdzie ciąć, gdzie z gazem. Naprawdę to jest, jeżeli ktoś chce bardzo się wjeździć w tor, to naprawdę jest to polecane, zalecane. I prawie, że każda wypożyczalnia to ma w ofercie. Ja znam oczywiście osoby, które też to są, nawet jeżeli byście tam poprzez mnie to zrobili, to nawet jakieś tam zniżki można dostać. Więc jest to jak najbardziej wskazane na początek. Zobacz, to jest, nie wiem, 15 km mniej więcej. Tak, to jesteśmy już w gruncie, to już jest no, połowa co najmniej, bo gruncie jest. Zobacz, nic nam nie odpływa, nie? Nic, nic. Trzyma dobrze, tor jest nagrzany. Ja już się zaczynam bocić, to znaczy, że jest szymlią. Bo już mi się zaczyna gorąco robić. No w końcu to jest moje piąte okrążenie na ringu, więc już mogę... Tu będzie ten skok, tak? Zobaczymy. Hamulec w prawo z gazem, tak. Jedziemy sobie za Caymanem, dobre tempo ma na ten Cayman. Tu jest z kolei Flansgarden 2, ale to już tylko najodważniejsi skaczą. Okej, okay, to nie my. No nie, no, ale odciąża. Tak, odciąża. Tu jest Ben of S. Ta szykana. Dosyć szybka taka, no techniczna, tak. Trzeba uważać, żeby też nie na ten etap nie najeżdżać. Bo my zbliżamy się do małej karuzeli. Bardzo późny zakręt, straszy. Wydaje się, że chce się w niego wcześniej bić. Tak, nie tak. Zobacz, ile to opona utrzymuje tutaj. No i właśnie to jest też wskazówka dla was. Pamiętajcie, ring nie jest straszny. Trzeba mieć tutaj
respekt do tego obiektu, natomiast jeżeli macie hot hatcha, załóżcie tylko lepszy klocek i możecie naprawdę tutaj świetnie się pobawić. Na pewno rekordu świata na pierwszym występie nie zrobicie. Nawet jest to niewskazane. Nawet nie włączajcie, powiedzmy, żadnej aplikacji, bo to nie o to chodzi. Zrobić tych paręnaście okrążeń swoim tempem, zobaczyć, wyczuć, jak, o co tu chodzi, tak jak inni jeżdżą. I wtedy dopiero można sobie tam, powiedzmy, no, chociaż też to jest teoretycznie zabronione, ale gdzieś tam w tle race chrono można sobie odpalić, niech sobie liczy, a po rundzie możecie zobaczyć. No właśnie, my już skończyliśmy, to jest taka prosta, gdzie ja zawsze wrzucam luz i auto się fajnie chłodzi. Natomiast powiedz mi jeszcze, o co chodzi z tymi czasami, bo są na Nürburgringu podawane różne, o co chodzi z BTG i z innymi. Tak, dzisiaj jeździmy na jazdach turystycznych, więc czasy, które sobie można mierzyć, to są od mostu Bilstein, który jest za parkingiem, do bramy Audi, którą przed chwilą minęliśmy. Ona jest przed początkiem najdłuższej, tej prostej, czyli to jest czas Bridge to Gantry, BTG. Na track dayach, jeżeli jest ta prosta otwarta, wtedy mierzymy sobie pełne okrążenie lub BTG oczywiście, to sobie włączymy, bo możemy jechać pełnym ogniem po prostu i zacznie mierzyć przy moście Bilstein. A trzecim rodzajem czasu, czyli jest pełny BTG, trzecim jest tak zwane sport auto. To jest czas, który mierzy magazyn Sport Auto. On jest jakby pełnym okrążeniem minus prosta przy prostej T13 przed zakrętem Sabine, czyli tam, gdzie się łączy tor Grand Prix z Nordschleifem, tam oni na początku tej sekcji T13 kończą pomiar, a zaczynają na końcu tej sekcji, czyli gdzie się zaczyna zakręt Sabine. Bez tego 200 chyba metrowego odcinka tego nie mierzą, dlatego też były takie zamieszania, że jedni podawali te, drudzy tamte i Nürburgring teraz już, jak są oficjalne czasy, podaje tylko pełne okrążenie. Okej. Okay. Ewentualnie tam był jakiś moment, że jakiś producent, chyba Megane Restrofer, mógł zmierzyć dwa, bo to jeszcze był taki okres przejściowy, że mierzymy sobie pełne plus sport out. Pomachamy do łaska. Po okrążeniu zjeżdżamy właśnie tu na parking. Magiczne miejsce, zobaczcie, albo i nie zobaczycie, ile tu jest samochodów i tak obok siebie na przykład moja miatka i Lambo Aventador czy nowe GT3 RS. Niesamowite miejsce i to też pokazuje, że ludzie tu są równi, nie? Takie mam przynajmniej wrażenie. Tak, ludzie są z Europy całej, nawet świata. Wszyscy w jednym temacie zajarani, mają jedną zajawkę. Pomocnie, jak komuś coś brakuje, jakiś klucz na przykład, czy coś, czy jakieś trytytki, no to też wszystko jak najbardziej można sobie tutaj znaleźć, tak? Mazda nam się chłodzi. To jest dobry pomysł, żeby jak zjedziecie z toru, po prostu otworzyć maskę z jednej strony, żeby to wszystko odparowało, a z drugiej strony przede wszystkim spojrzeć na płyny. Z jednej strony, czy one w ogóle są, a z drugiej strony, czy nie wyciekają, ponieważ tak jak mówiłeś, no jeżeli coś wycieka, no to jest drogo. Jest drogo, jest problem. Warto zawsze porządnie sprawdzić pod względem stanu technicznego samochód. Wszystkie podokręcać węże, te cybante, wszystko, żeby było naprawdę szczelne, bo jak płyn wyleci, no to nie dość, że wy możecie na swoim zrobić jakieś kuku, tak, ale ktoś za wami. I wtedy się po prostu no, robi no, niewesoło, tak, bo wasza ubezpieczalnia płaci za czyjeś tam potem przygody. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, tak? Dlatego stan techniczny jest tutaj, no, musi być tip-top, jak przyjeżdżacie. Wspominaliśmy o klockach hamulcowych, ale mi przypomniałeś również, że, co jest oczywiste, ale tego nie powiedzieliśmy, że w układzie hamulcowym macie również płyn, tak, który, no, im teoretycznie lepszy, tym bardziej higroskopijny, więc nawet jeżeli macie RBFA, ale zalaliście go 2 lata temu, to najprawdopodobniej on już działa gorzej niż takie DOT 4 z marketu. Dokładnie tak, może się zagotować, więc świeży płyn. Klocek najlepiej świeży, żeby też było pewność, że macie gruby. Jeżeli planujecie na przykład cały weekend i bardzo intensywnie jeździć i dużo, to sobie wziąć zapasowy komplet klocków. Przede wszystkim. Wymienicie na miejscu, w każdym prawie tu warsztacie, też podpowiem, jakby ktoś miał jakiś problem ze znalezieniem i to jest wtedy podstawa, tak? Opony wiadomo, po rundzie zjechać sobie, tu jest nawet za nami miejsce, gdzie można, nie szukając parkingowego miejsca, na chwilę się zatrzymać, spuścić sobie, bo wiadomo, że troszkę podejdzie do góry po rundzie, więc wtedy sobie opuścić tam 1.8, 1.9, zależy jakie auto, każdy już to musi według własnych jakby upodobań i spuścić, no i można jakby bombę jechać dalej, tak?
to też pokazaliśmy, że ten tor przede wszystkim mocniej obciąża hamulce. Chociaż myślę, że jak ktoś dobrze zna tor, to rzeczywiście może go na kilka hamowań pojechać, ale na początku no, ta noga pracuje z prawego do środkowego pedału. Natomiast nie bójcie się, możecie spokojnie na oponie sportowej tutaj, uchodzącej za sportową UHP, przyjechać, ona to uciągnie. Też jeżeli spadnie deszcz, no to nie będzie płaczu, że nie macie na czym jechać. Spokojnie na takiej oponie będziecie mogli się bawić. Ja się będę wspierał pytaniami, bo tych pytań jest sporo też od Was, bo no, na moim Instagramie starałem się Radio Flat Out wrzucać dużo informacji o tym, że jesteśmy tutaj i tych pytań pojawiło się sporo. Jedno z pytań, czy są kolejki? No i chyba możemy odpowiedzieć, że tych kolejek nie ma, bo my na start wjeżdżamy, nie wiem, czekamy 5 minut chyba, nie? 3 minuty nawet może. Nie, bo myśmy wjeżdżałeś akurat na pierwsze okrążenie równo o 17, więc wszyscy się rzucili, tak? Taksówki pierwsze, oni mają zawsze jakby pierwszeństwo, potem wszyscy turyści i już po pierwszym kółku część zjechała i jest teraz już na bieżąco, tak? Ani nie ma korka na dojeździe na tym rondzie i na bieżąco samochody wjeżdżają. Dzisiaj jest środa chyba, tak? Jak patrzyliśmy, jest 100 aut na torze, 97, to jest nic, bo potrafi być w weekend 300, nawet 400, a raz było chyba ponad 400. Więc jeżeli jest aut 150 do 200, to można powiedzieć, że jest tor pusty. Tak można powiedzieć, tak? Najgorzej, jak się korkuje na zjeździe, no i stoisz powiedzmy na mocno nagrzanym samochodem z hamulcami, z silnikiem i musisz stać w korku, tak? I korek potrafi być 5-10 minut. To się zdarza w weekendy, mocno oblegane, tak? Więc też trzeba brać tą taką poprawkę. W ogóle jeżeli chodzi o termikę, to też trzeba było powiedzieć, bo pewnie zauważyliście na materiale, że w pewnym momencie zaczęliśmy być mocno czerwoni i tak. Płynęło z nas strasznie. My jechaliśmy na wyłączonej klimatyzacji i to nie chodzi tylko o to, że auto ma wtedy troszkę więcej mocy, ale głównie chodzi o to, że no mamy dodatkową chłodnicę przed chłodnicą wody, która się nagrzewa. I generalnie no jest bariera dużo gorsza, więc taka wskazówka dla Was, jeżeli chcecie mieć tą optymalną temperaturę, włączcie klimatyzację na maksa przed startem i zjeżdżając tutaj, ale starajcie się, jeżeli macie samochody, które są nowe, hot hatche, mocno obciążone termicznie, żeby nie upalać na klimatyzacji, tak jak dzisiaj, blisko 30 stopni, nie jest to najlepszy pomysł. Dodatkowo wskazówka jeszcze, jeżeli przyjechaliście tutaj, tak jak my wczoraj na ostatnią chwilę, właśnie kilka minut przed startem, poczekajcie chwilę, sprawdźcie ciśnienia, o tym już mówiliśmy, ale też sprawdźcie, czy w samochodzie nie ma luźnych rzeczy, przede wszystkim jakieś butelki, które zostały po drodze. Ja miałem jakieś taką przygodę, że niestety butelka, która była z tyłu podczas hamowania, przeleciała pod fotelem i wleciała pod pedał hamulca. Więc od tego momentu bardzo mocno zwracam na to uwagę i poświęcie na to 5 minut, żeby sprawdzić, czy nie ma luźnych rzeczy w bagażniku. Myślę, że można gdzieś to pewnie tutaj zostawić albo po prostu zawieźć najpierw do hotelu, co jest lepszym rozwiązaniem. I może teraz przejdziemy do tych kosztów. Ja oczywiście, jeżeli były jakieś pytania związane z tym, jak się jeździ, to wrzućcie to w komentarz. Myślę, że Łukasz prosiłbym Cię też o aktywność pod filmem. Oczywiście włączę się, odpowiem. A jeżeli nie, no to oczywiście na fanpage do Łukasza. Natomiast przejdźmy do tych kosztów, bo to też jest wiele mitów, że taki wyjazd tutaj jest bardzo drogi i niewiele osób może sobie pozwolić. Myślę, że już teraz na naszym przykładzie możemy powiedzieć, że takie dwa dni, no jeżeli ktoś jeździ w track dayach, to koszt startu tutaj nie jest dużo droższy niż koszt startu na przykład na torze Poznań, co jest trochę przerażające. Tak tu jest. No, największym kosztem jest dojazd, tak, z tak. Polski, bo wiadomo, ja mam na przykład z Trójmiasta 1200 km, z Warszawy ludzie też tak prawie, że mają. 1150. No, ja mam też 1150, tak już co do metra prawie. I paliwo, oczywiście tankujemy ile możemy w Polsce, potem tu wiadomo, jest droższe w Niemczech, tak. Wbrew pozorom, jak przyjedziecie, jeżeli dojedziecie na jednym baku, zależy jakim samochodem, tankujcie tu potem na miejscu na ED, ona jest najtańsza i podpowiedź taka tip, tankujcie od południa do wieczora, wtedy jest jeszcze tańsza niż w ciągu dnia. Czyli tam, gdzie zaczynaliśmy materiał. Tak, dokładnie tak. Tam, mimo że ta stacja jest najbliżej, najbardziej popularna, się wydaje, że może jest najdroższa, tak, bo ci się chce mocno zarabiać, nie wiem, kosić. Nie, jest najtańsza. Więc paliwo to jest jedno. Nocleg spokojnie znajdziecie 100 euro za, powiedzmy,
dobę ze śniadaniem, tak? Ale nawet jest do znalezienia dużo, dużo taniej. Tak, to ja dodam od siebie, że my znaleźliśmy za bodajże 360 zł, standard bardzo fajny, więc blisko toru, to jest stąd, nie wiem, 2-3 km? Tak, się jedzie 5-7 minut na spokojnie, auto troszkę można rozgrzać, jest cisza, spokój, to jest tam na wysokości Brünnchen, my akurat mieszkamy. Więc podsumowując, my wyjechaliśmy o 5, przyjechaliśmy na 5, czyli równo 12 godzin. Estymuję, że paliwo do Mazdy będzie nas kosztowało około 1400-1500 zł, łącznie z upalaniem tutaj. Za 7 przejazdów zapłaciliśmy 7 zł, hotel kosztował nas za dwie noce 660, do tego wyżywienie, natomiast no, w gruncie rzeczy wyżywienie kosztuje tyle, co w centrum Warszawy, po prostu w knajpie. Pizzę bardzo dobrą wczoraj zjedliśmy za 10 euro. Śniadanie dzisiaj, nie wiem, było po 3, tak, niecałe 4 euro za dobrą kanapkę. Tak, 2,5, 3, 4 euro dokładnie. Kawa tam ceny, 2 euro, coś takiego. Myślę, że cen nie trzeba wliczać tutaj, bo właściwie są takie same jak na miejscu. Więc finalnie, nasz wyjazd kosztował tutaj 2800 zł. W tym czasie, mam nadzieję, bo jeszcze nie zrobiliśmy wszystkich okrążeń, zrobimy 7 przejazdów, a 7 przejazdów to w tym wypadku to jest 140 km, czyli taki naprawdę gruby, gruby, z dużą zawartością szczęścia track day w Polsce, bo zazwyczaj w Polsce robimy około 100-120 namiata challenge, czasem dłużej, no natomiast tutaj wychodzi, że około 140 km. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja nie będę na te pytania odpowiadał, sami odpowiedzcie. Natomiast wydaje mi się, że w internecie, w opiniach często krąży, że jest to dużo drożej. Moim zdaniem, jeżeli macie takie marzenie przyjechania tutaj, to po prostu to zróbcie. Poza tym nie sam tor, tu jest po prostu niesamowita atmosfera. Już wcześniej porównywaliśmy, że jeżdżąc tutaj, czujemy się trochę jak w grze komputerowej Forza Horizon. Co chwilę niesamowite samochody, słychać te dźwięki tych bokserów tutaj po tych górach, to wszystko się niesie. No i atmosfera w restauracjach, gdzie tu są nieprzypadkowi ludzie, wszyscy kochają motorsport. I na koniec, Łukaszu, mam ogromnego farta, że spotkałem cię, poznaliśmy się w tym miejscu i ja bardzo mocno polecam, żebyście po obejrzeniu tego filmu weszli na stronę nring.pl, weszli na fanpage'a. Również. Instagram mam również, mamy grupę na Facebooku. Jeżeli ktoś chce, to polecam mój e-book, który napisałem, który jest również wydany w formie książkowej. Tam wszystko opisuję od A do Z. Są checklisty, są jak się przygotować, jakie dokumenty, są tabelki, właśnie nawet wyliczenia, kalkulatory, ile kosztują rundy, gdzie się dostaje ten, rabaty, wszystkie wypożyczalnie, nawet są ekstra, jest rozdział z na końcu jako bonus z gwiazdami, tak? Jest Misza z Apexu, jest nasz Kuba Germaziak, Jacek Pydys, osoby, które tu jeżdżą, o które tam o różne fajne takie rzeczy wypytuje, które dzielą się swoim doświadczeniem. Fajna sprawa. Zapraszam. Tym bardziej, że pewnie jak oglądacie ten odcinek, to jest już dosyć blisko świąt, więc fajna okazja właśnie na prezent. Kurczę, moglibyśmy tak długo rozmawiać, nie? Live'a kiedyś odpalimy. No, jak ja bym się odpalił, to bym gadał i gadał, a wiem, że mamy jakby ograniczony czas, więc no, się powstrzymuję. Ale wiecie co, to takie może słowo końcowe. Jeżeli podobały wam się te dwa materiały, które zrobiliśmy na Nürburgringu, to po prostu zostawcie ślad, napiszcie komentarz. To też będzie argument, żeby po prostu częściej się pojawiać, testować inne opony, być może samochody, bo obiekt jest naprawdę niesamowity i nie jest to takie trudne, jak mi się jeszcze tydzień temu wydawało. Będę się już z wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.